Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku, którego nagranie skutecznie uprzykrza mi kilka warunków zarówno panujących na zewnątrz, jak i wewnątrz mojego mieszkania. Ja już pomijam to, że pogoda jest po prostu totalną zgnilizną, no ale na pogodę nie mam wpływu, więc za bardzo nie ma co narzekać, no ale żeby od rana lało i było za oknem po prostu szaro, zgniło, zielono, to jest trochę przesada, ale pogoda pogodą, nie ma co narzekać i tak jest i z tym się nie wygra. Ale to, że mój sąsiad znowu puka i nie wiem, co tam może dłubać już prawie przez rok, ja nie wiem, może ja się na remontach aż tak bardzo nie znam, nie jestem w tym temacie obeznana, no ale dajcie spokój, rok, co można przez rok dłubać, nie wiem, może pójdę się zapytać na górę, może sąsiad w końcu mi opowie, co tam w tym swoim mieszkanku dłubie, ale no to trudno, każdy chce sobie zrobić remont, każdy chce mieć ładnie mieszkanie, to jestem w stanie zrozumieć. No ale kurde, żebym ja dzisiaj się chciała pomalować i żeby mi naraz wysiadły wszystkie trzy żarówki w mojej lampie w łazience i żebym się musiała malować dosłownie po omacku i szukać, gdzie tak naprawdę powinny być te brwi namalowane, bo wiecie, że moje są w kolorze jasno-siwego blondu, to już jest kurcze przegięcie. Ale to, co mi wyszło, jest na tyle zadowalające, że spokojnie, bez żadnego wstydu mogę do Was przyjść. A dlaczego jestem tak zdeterminowana, dlaczego tak bardzo, bardzo chcę ten filmik dla Was nagrać? Dlatego, że chcę Wam opowiedzieć o kosmetykach, które kupiłam w sklepie MAC, zarówno w sklepie firmowym tej marki stacjonarnie oraz w sklepie online, dlatego, że mam rzeczy i dla siebie i dla Was, więc każdy myślę, że po tym filmiku będzie zadowolony, a ja tym bardziej jestem zadowolona, dlatego, że pokażę Wam aż 4 rzeczy, zapłaciłam jedynie za 2, dlatego, że jak przystało na ogromną fankę marki MAC, którą oczywiście jestem już od 5 lat, tak, bo 5 lat temu pierwszy raz kupiłam właśnie produkt z MAC i jak przystało na ogromną fankę, udało mi się w ciągu ostatniego roku, mi, mojej mamie oraz mojej siostrze, udało nam się grupowo, rodzinnie uzbierać aż 12 pustych opakowań po produktach MAC, co przekłada się, tak jak wiecie, na 2 nowe pomadki, dowolnie przeze mnie wybrane, więc bardzo się cieszę, że jedną nową będę testować ja, a drugą w tym samym odcieniu będziecie testować Wy, ale o tym za chwilę, dlatego że najpierw pokażę Wam te rzeczy, które sobie kupiłam i które właśnie w tej reklamowaczce gotu. Zacznę od 2 produktów, które sobie kupiłam. Pierwszy z nich kupiłam w sklepie MAC w centrum handlowym Złote Tarasy. Złotych Tarasów jako centrum powiem Wam szczerze, że nie za bardzo lubię, bo tam jest zawsze są tłumy. Natomiast już obsługę właśnie w MAC-u w Złotych Tarasach bardzo, bardzo lubię, więc z chęcią tam chodzę, jeżeli już właśnie w MAC-u jestem. W sklepie nie jestem zbyt często, bo czasami jest to raz na pół roku, czasami jest to rzadziej, czasami trochę może częściej, ale i tak nie jest to często. Natomiast jeżeli chodzi o nowości na sklepie, właśnie w sklepie internetowym, na ich stronie internetowej, to jestem tam kilka razy w tygodniu albo co najmniej kilka razy w miesiącu, dlatego że uwielbiam tę markę i zawsze jestem ciekawa, jakie nowości wychodzą. Natomiast nie patrzę na te produkty tak bezkrytycznie i nie kocham je taką jakąś szaloną miłością, nie kocham ich jakąś szaloną miłością i nie kupuję jak szalona, bo to też nie zawsze tak jest, że kiedy MAC wypuszcza nową kolekcję, to są w niej ciekawe produkty. Czasami są to takie typowe odgrzewane kotlety, a ja chcę mieć tylko te produkty, które naprawdę są warte zakupu, a nie kupować na ślepo, bo te produkty są tak wydajne, że później naprawdę nie wiem, co bym miała z nimi robić. No a już tutaj nie wspominając o kwestiach finansowych, jakby to wyglądało, kiedy z MAC-iem bym przesadzała. Natomiast z racji tego, że kończy mi się mój ulubiony róż, który mam już w swoim posiadaniu od 3 lat, jest to Benefit w odcieniu Hervana. Używam go z delikatnymi przerwami właśnie od 3 lat. Czasami zdradzam go z innymi kolorami, ale tak generalnie jest to mój absolutnie ulubiony róż do tej pory. Natomiast teraz po 3 latach chciałam czegoś nowego, ale powiedziałam sobie, że dopiero jak już Benefit będzie się kończył, dopiero wtedy zacznę poszukiwać nowego produktu. I zdecydowałam się na róż z nowej kolekcji. To jest akurat jedna z tych kolekcji, nowych kolekcji, która naprawdę, powiem Wam, że skradła moje serce i te produkty są bardzo, bardzo ciekawe. Takie typowo, ich kolorystyka jest właśnie taka typowo wiosenno-letnia i myślę, że wielu z Was przypadnie ona do gustu. Jest to kolekcja Wash and Dry, w ramach której został wypuszczony m.in. róż o wykończeniu satynowym, czyli moim ulubionym, w odcieniu Crisp Whites. Jak widzicie, jest to, pomijając już te piękne kolorowe opakowania, takie naprawdę iście wiosenne, takie soczyste, to ten odcień jest po prostu przepiękny. Jest to taki odcień, tutaj widzę, że kamera, z racji tego, że no, on za oknem jest po prostu obrzydliwa pogoda, kamera nieco ten odcień podkręca. On nie jest aż tak pomarańczowy, ale nadaje naszym policzkom taki piękny, brzoskwiniowy efekt. Ja go jeszcze nie używałam, chciałam, żebyście Wy go pierwsi zobaczyli, a dopiero później ja zacznę go stosować i dam Wam znać, jak się sprawdza. Natomiast nałożony przez Pana właśnie w sklepie MAC na moje policzki wyglądał pięknie. Ja szukałam czegoś takiego właśnie, co będzie takie delikatne, brzoskwiniowe, może nieco morelowe, bardziej właśnie pomarańczowe niż różowe
i uważam, że w te moje potrzeby ten kolor wpisuje się idealnie. Tak jak mówię, pochodzi on z limitowanej kolekcji Wash and Dry, dlatego też był nieco droższy niż te produkty z kolekcji regularnej, dlatego że róże to jest powder blush i on tutaj ma pojemność, ma tutaj 6 gramów produktu, dlatego też normalnie w kolekcji regularnej kosztowałby 96 zł, a w kolekcji limitowanej jest ciut droższy, bo kosztuje 105. Natomiast jeżeli się mnie zapytacie, czy warto inwestować w róże marki MAC, to już podejrzewam, że na polskim YouTube wielokrotnie słyszałyście o tym, że to są róże po prostu nie do zajechania, prędzej Wam się znudzą niż zużyją. Mówię to na podstawie własnych doświadczeń, doświadczeń mojej siostry, doświadczeń innych youtuberek. Taki róż to jest duży wydatek, bo to jest aż 100 zł, czy tam 90 kilka, natomiast to jest wydatek, który posłuży Wam na 2 lata, bo takie róże starczają na 2 lata codziennego używania mniej więcej, a są też osoby, które takie róże używają 3 lata, albo nawet i dłużej. Tak więc, jeżeli już wydacie tą konkretną sumę pieniędzy, to na pewno możecie być pewni, chociaż tego na pewno możecie być pewni, to na pewno możecie liczyć się z tym, że posłuży on Wam naprawdę na co najmniej 2 lata, więc jeżeli chodzi o wydajność, rewelacja. I w tym samym sklepie, właśnie w Złotych Tarasach, znalazłam również pomadkę, która mi się bardzo spodobała, która idealnie właśnie komponuje się z tym odcieniem tego różu i nie dubluje żadnego innego koloru w mojej kolekcji, bo mimo że ja maka uwielbiam, to nie widzę sensu kupowania podobnych kolorów, jakie ja już w kolekcji mam, no bo ile można mieć takich samych pomadek? Wiecie, że jestem ogromną fanką pomadek, no ale nie tego, żeby mieć po kilka takich samych kolorów, bo moim zdaniem to sensu za bardzo nie ma. I znalazłam piękny odcień ze standardowej, nielimitowanej edycji. Jest to szminka o wykończeniu cream sheen, czyli takim delikatnym kremowym w odcieniu Sweet and Sour. Pięknie to po prostu razem wygląda, kiedy ja nałożyłam, kiedy Pan mi nałożył właśnie ten róż i ja nałożyłam sobie tą pomadkę w sklepie, to mówię, nie, to jest jak ona pięknie pachnie. Pięknie takim waniliowym budyniem i ta kombinacja wygląda po prostu przepięknie. Niestety okazało się, że ta szminka nie jest w sklepie dostępna, więc musiałam ją zamówić online. Nie przestraszcie się koloru, bo to wcale nie jest taki oczo dający po oczach pomarańcz. Jest to taki bardziej stonowana właśnie brzoskwinia, morela. Z racji tego, że jest to wykończenie cream sheen, to ona nie jest aż tak bardzo na ustach widoczna, ale tak jak mówię, w tym duecie spisuje się rewelacyjnie. No i z racji tego, że w sklepie właśnie stacjonarnym nie mogłam jej dostać, to po przyjeździe z Warszawy właśnie tydzień temu zamówiłam ją w sklepie online. Cena jest taka sama, również kosztuje 86 zł, tak jak każda inna pomadka. Natomiast w końcu MAC wyszedł z jakąś inicjatywą do klientów i nigdy nie było tak, że dołączali jakieś próbki. Zawsze w Sephorze, kiedy kupujemy coś online, czy w Douglasie, czy w jakiejkolwiek innej perfumerii internetowej, to zawsze dołączane są dla klientów jakieś próbki, a w MAC-u nigdy nie było. Ja tam zamawiałam raz, czekałam na przesyłkę chyba 1,5 tygodnia, powiedziałam, że nigdy więcej, dopóki ich podejście się nie zmieni, to nie będę zamawiać. Ale teraz do każdego zamówienia dołączone są próbki. Mi akurat się trafiła próbka podkładu Studio Fix Fluid i jest to odcień NC25. Dla mnie oczywiście obecnie za ciemny, ale latem, kiedy będę bardziej opalona, czy kiedy będę używała samopalacza, pięknie będzie się łączył z takimi lżejszymi podkładami, bo ten jest taki dosyć całkiem fajnie kryjący i dobrze utrzymujący się, więc z tego się bardzo, bardzo cieszę. No i teraz przejdźmy do punktu kulminacyjnego tego programu, chciałam powiedzieć, tego filmiku, czyli dwie pomadki, które dostałam w ramach akcji Back to MAC i stwierdziłam, że najbardziej będzie sprawiedliwie, jeżeli ja zdecyduję się na taki sam odcień, jaki wybiorę dla Was. I zdecydowałam się na pomadkę w odcieniu Cream Cup. Była to moja pierwsza pomadka, pierwszy produkt marki MAC, jaki 5 lat temu sobie kupiłam, więc jest to dla mnie taka pomadka. No taka, jeżeli zaczynacie przygodę z marką MAC, jeżeli jeszcze żadnego produktu, żadnej pomadki właśnie z MAC-a nie miałyście, to myślę, że zaczynać warto właśnie od tego koloru. Jest to odcień piękny, taki bardzo naturalny. Jest to wykończenie cream sheen, więc ono jest takie delikatne, nawilżające, naturalne i uważam, że sprawdzi się dla każdej z Was, do każdego makijażu i przy każdej karnacji. Tak właśnie ono wygląda, ale jestem bardzo ciekawa, z jakimi Wy makijażami, jakim makijażem twarzy, jakim makijażem oczu Wy miałybyście ochotę właśnie je łączyć, więc jeżeli macie ochotę wziąć udział w rozdaniu, jeżeli macie ochotę zgarnąć ode mnie tę pomadkę właśnie w odcieniu Cream Cup o wykończeniu cream sheen, takim pięknym, fajnym, nawilżającym, to dajcie mi znać, w jakim makijażu widzicie na ustach tą pomadkę. Dajcie znać, z jakim makijażem oczu i jakim makijażem twarzy chciałobyście ją połączyć, żeby uzyskać najlepszy dla Waszej skóry i dla Waszej karnacji i Waszej twarzy efekt. Wystarczy, że zostawicie komentarz właśnie z odpowiedzią na to pytanie konkursowe. Wystarczy, że będziecie subskrybentami mojego kanału, ale podejrzewam, że jeżeli
jeżeli ten filmik oglądacie, to, to ten krok możecie sobie już darować, bo dawno jest za Wami. Cały regulamin, do kiedy możecie zostawiać komentarze i wszystkie inne ważne informacje zamieszczę oczywiście na dole w opisie. A teraz, kochane, naprawdę serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać, co myślicie o tych moich dwóch nowościach, właściwie no trzech, ale tych dwóch, które sobie sprawiłam. Dajcie mi znać, po jakie Wy pomadki będziecie sięgać właśnie latem i wiosną. Oprócz tego, że z chęcią, mam nadzieję, sięgniecie po tą pomadkę. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dlatego że jedna z Was będzie miała naprawdę doskonałej jakości pomadkę w pięknym kolorze, która będzie Wam pasować dosłownie do wszystkiego. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymam kciuki, koniecznie weźcie udział w konkursie i co? Do zobaczenia za kilka dni w nowym filmiku.